na dzisiejszej właśnie tutaj też i konferencji chciałem przedstawić, zaprezentować, że pełnomocnikiem okręgowym, jak również pełnomocnikiem tutaj zajmującym się powiatem sanockim jest kolega Adam Drozd, czego mu gratuluję. Bardzo Ci dziękuję. I bardzo dziękujemy. Jest duży zaszczyt. Jest osobą bardzo zaangażowaną w tworzenie i ruchu Godzina dla Polski, jak również samej partii. Uczestniczył we wszystkich spotkaniach Jarosława Gowina, łącznie z tym spotkaniem krakowskim. Ja osobiście jestem zbudowany tym, że 7 grudnia, kiedy szalał Ksawery na Podkarpaciu, ponad 100 osób pojechało do Warszawy w taką fatalną pogodę, żeby uczestniczyć w konwencji. To też jest taką oznaką determinacji, że coś chcemy w Polsce zmieniać, że jest miejsce na jakąś siłę, która troszeczkę inaczej pomiędzy tymi dwoma wielkimi, ścierającymi się ugrupowaniami będzie właśnie zbierała ten ruch taki troszeczkę centroprawicowy. Osobiście zapraszam, a zapraszam szczególnie ludzi młodych do tego naszego ugrupowania, bo taki mój cel jest jako koordynatora wojewódzkiego, żeby stworzyć szansę dla ludzi młodych. Ja kiedyś taką szansę dostałem, bo jako najmłodszy przewodniczący Rady chyba w Polsce 25 lat temu w wyborach tych pierwszych wolnych samorządowych taką szansę dostałem. Od tego czasu jestem samorządowcem i też w tej chwili, kiedy wchodzi już w działalność tą taką publiczną, społeczną, pokolenie o 25 lat młodsze, tutaj przykładem jest Paweł czy koledzy tutaj siedzący, dlatego wszystkich młodych zapraszam. Jest to partia czy ruch społeczny dla Was stworzony i on ma troszeczkę charakter taki nie krótkiego celu, czyli tych najbliższych wyborów, które nas czekają, tego maratonu, ale myślę, że samo ugrupowanie ma charakter taki troszeczkę długofalowy. Zainteresowanie przeróżnych osób, głównie tych poważnych samorządowców, jest bardzo duże naszymi działaniami, naszymi propozycjami programowymi, naszymi założeniami. Oczywiście też przyznam, że uczestniczyli panowie prezydenci i wielu burmistrzów w naszych spotkaniach i w naszej konwencji rzeszowskiej. Natomiast trzeba powiedzieć, że nie wiadomo, ilu z tych panów zaangażuje się konkretnie w działania w naszej partii czy w ruchu społecznym, aczkolwiek będziemy wszystko robić, aby przekonać jak najszerszą rzeszę samorządowców do tego, aby zaangażowali się w konkretne działania. Jeśli chodzi o część właśnie tą południową naszego województwa. Tutaj w tej chwili jest największe zainteresowanie nowym ugrupowaniem. Jest to też za przyczyną Adama Drozda, który jest tutaj osobą taką, która ma swoje struktury. Te struktury się rozrastają. Oczywiście na pierwszym spotkaniu naszym w Rzeszowie były znane nazwiska z Podkarpacia. Za wcześnie jest mówić o tym, czy wstąpią do partii, czy będą w dalszym ciągu popierać naszą partię, dlatego że samorządowcy, którzy będą myśleli o starcie w wyborach, nie zawsze chcą być naznaczani szyldem partyjnym, ale my się tym nie przejmujemy. Jest duży potencjał w nowych ludziach, którzy w tej chwili przychodzą, a z założenia naszej partii jest to cel, który chcemy osiągnąć, czyli zaangażowanie nowego garnitura ludzi, którzy działają właśnie społecznie, którzy do tej pory nie byli uwikłani w politykę, a chcą zaangażować się w działalność społeczną, polityczną, też pod kątem zbliżających się wyborów samorządowych. Nie ma innej recepty, aniżeli wprowadzanie rozwiązań, które będą służyć gospodarce. My jako republikanie, ale też jako ludzie wspierający Jarosława Gowina stoimy na twardym stanowisku, że trzeba odbiurokratyzować gospodarkę, że trzeba zdecydowanie iść w kierunku obniżki podatków i że trzeba znieść te wszystkie regulacje prawne, które przeszkadzają działalności gospodarczej. My mamy do czynienia z problemem nadprodukcji studentów, stąd też wielu młodych ludzi nie może znaleźć zatrudnienia w tych dziedzinach, które są ich specjalnością. Stąd też w moim głębokim przekonaniu i również w przekonaniu mojego środowiska politycznego
trzeba dokładać starań, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej, bo to będą bezpośrednie profity dla tych, którzy działalność gospodarczą założą, ale również dla tych, którzy znajdą w nowych podmiotach zatrudnienie. Tak, może ja pchę do góry, nie sztywno. Ja bym pana jeszcze